tym kościele w okolicy tygodnia modlitw o jedność chrześcijan gromadzimy się, aby modlić się o jedność. Gromadzimy się i w tym roku jako uczniowie Jezusa Chrystusa, aby w łączności z naszym Zbawicielem modlić się o zjednoczenie wszystkich chrześcijan, jak On modlił się podczas ostatniej wieczerzy o jedność swojego Kościoła. Oprócz modlitwy Chrystus Pan domaga się od nas również uczynków miłości. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. O tę miłość, o znak rozpoznawczy uczniów Chrystusa, módlmy się także i podczas tegorocznego nabożeństwa. Na początku witam serdecznie wszystkich przybyłych do Dolnośląskiego Sanktuarium Ekumenicznego, ustanowionego takim w 2000 roku poprzez wspólną modlitwę wyższych duchownych, biskupów, różnych wyznań i kościołów pod przewodnictwem księdza kardynała Henryka Gulbinowicza z udziałem biskupa prawosławnego i biskupa ewangelickiego. Witam serdecznie księdza Michała Szlagę, proboszcza parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Marczycach wraz ze swoimi wiernymi. Witam księdza Marcina Orawskiego, proboszcza parafii Opatrzności Bożej z Wrocławia, z kościoła ewangelicko-augsburskiego. Witam wszystkich przybyłych chrześcijan, którzy pragną tutaj z nami się modlić, pragną tutaj przebywać, pragną wspólnie kolędować. Niech nasze wspólne spotkanie będzie umocnieniem naszej wiary, naszej miłości i jedności, bo jedność to piękna cecha, piękna wartość, którą wszyscy powinniśmy budować i o którą wszyscy powinniśmy zabiegać. Pomyśl, by dla nas spoczył na siebie.
Słuchajmy słów Ewangelii według świętego Łukasza. Powstańmy do Ewangelii. Powiedział Jezus do swoich uczniów: mówię wam, nie martwcie się o swoje życie, co będziecie jeść, ani o ciało, w co się ubierzecie. Czy życie nie znaczy więcej niż jedzenie, a ciało niż ubranie? Zwróćcie uwagę na kruki. Nie sieją, ani nie zbierają plonów, nie mają spichlerza, ani składnicy, a jednak Bóg je żywi. O ileż więcej jesteście warci wy niż ptaki. Kto z was przez troskliwe zabieganie może choćby trochę przedłużyć swoje życie? Jeżeli więc najmniejszej rzeczy nie potraficie wykonać, dlaczego troszczycie się o pozostałe? Zwróćcie uwagę na lilie, jak wzrastają, nie pracują ani przędą. A mówię wam, że nawet Salomon w całej swojej chwale nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc roślinę na polu, która dzisiaj jest, a jutro będzie wyrzucona do pieca, Bóg tak przyodziewa, o ileż bardziej was, ludzie małej wiary. Nie szukajcie więc tego, co będziecie jedli i co będziecie pili. Nie martwcie się o to. Tego wszystkiego bowiem szukają ludzie tego świata. Wasz Ojciec wie, czego potrzebujecie. Szukajcie raczej Jego Królestwa, a wszystko inne będzie wam dodane. Oto słowo Pańskie. Amen. Czy wiemy, czym jest szczęście? Myślę, że intuicyjnie można odpowiedzieć, że każdy z nas wie, co to jest szczęście, a przynajmniej każdy z nas w odniesieniu do siebie potrafiłby powiedzieć, co go uszczęśliwia, a co go unieszczęśliwia. I wydaje się, że jest to sprawa tak oczywista, że nie podlega dyskusji, ponieważ każdy powie: wiem dobrze, co jest dla mnie dobre. Ale okazuje się, że jednak odpowiedź nie jest taka prosta, przynajmniej z chrześcijańskiego punktu widzenia. I nie tylko chrześcijańskiego. Wiele religii zresztą zakłada, że nie zawsze człowiek wie, co jest dla niego dobre. Bardzo często to, co wydaje się mu dobre w danym momencie, w dłuższej perspektywie go unieszczęśliwia, stwarza wiele problemów. W Delfach, na przykład, przy wejściu do świątyni Apolina, pielgrzymów witała maksyma: poznaj samego siebie. Wydaje się, że taka myśl bardzo bliska chrześcijańskiej idei. Poznaj samego siebie. Ale jednak właśnie ta myśl zakłada, że my siebie samych aż tak dobrze, jak nam się czasem wydaje, nie znamy. Czasem musimy poznać, czego tak naprawdę w życiu pragniemy i co tak naprawdę w życiu nas uszczęśliwia. Starożytni teologowie, tacy jak na przykład apostoł Paweł czy święty Augustyn, głęboko podzielali ten pogląd, że należy poznać samego siebie. Oni bardzo często spotykali się z taką sytuacją, że gdyby zapytać ludzi, to większość wolałaby się raczyć winem i doświadczać cielesnych uciech, niż modlić się do Boga. Dla apostoła Pawła było to oczywiste. I oczywiście też można pytać, czy cielesne uciechy i wino są źródłem szczęścia. Oczywiście, proszę głośno nie odpowiadać. Tym bardziej, że Augustyn ze świętym Pawłem usilnie by dowodzili, że niekoniecznie, jeśli chodzi o długą perspektywę życia. Oczywiście chwilowo jak najbardziej tak, ale jednak uważaliby, że to troszeczkę za mało. Trzeba w życiu czegoś więcej, aby mówić o prawdziwym, głębokim szczęściu. Takim szczęściu, o którym czytaliśmy w Ewangelii. W szczęściu, które nie będzie przytłoczone z
codziennymi zmartwieniami, codziennymi troskami, lękiem o przyszłość, o szczęściu, które płynie z wnętrza. Być może nie do końca czujemy się zachęceni takim punktem widzenia, ale jeśli głębiej się nad tym zastanowić, to faktycznie fakt, że większość ludzi przywiązuje olbrzymią wagę do przyjemnych doznań, wcale ich nie czyni szczęśliwymi. To, że ktoś robi to, co w danym momencie, na to, co ma ochotę, wcale nie czyni go automatycznie człowiekiem głęboko szczęśliwym. Szczęście polega, jak powiedziałem, na czymś znacznie, znacznie głębszym. Spróbujmy więc może gdzie indziej poszukać. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, Daniel Kahneman, przeprowadził ciekawe badanie, w którym poprosił respondentów, aby opisali mu taki typowy dzień w pracy. Mieli to uczynić szczegółowo, koncentrując się na wydarzeniach, na szczegółowych epizodach i oceniając, czy to, co się zdarzyło w pracy, było miłe, czy też niemiłe. Potem zestawił te opisy razem z ogólną oceną pracy i odkrył coś ciekawego. Kiedy czytał szczegóły napisane przez ludzi, te wypisane epizody, to najczęściej pojawiała się informacja, że to były epizody nie do końca przyjemne, stresujące, powodujące zdenerwowanie, pośpiech, a więc raczej kojarzące się z nieprzyjemnymi doznaniami. Ale na koniec ogólna ocena pracy była satysfakcjonująca. Ludzie oceniali swoją pracę jako ważną, interesującą i właśnie, jak powiedziałem, satysfakcjonującą. Noblista zauważył, że to ciekawy paradoks, który można też odnieść do sytuacji wychowywania dziecka. Mianowicie, kiedy zdaniem noblisty sumuje się chwile miłe i niemiłe w wychowywaniu dziecka, gdyby trzeba było wypisać taki kwestionariusz, to może się wydać, że opieka nad dzieckiem jest zajęciem dość frustrującym. Sprowadza się głównie do zmieniania pieluch, sprzątania, mycia, radzenia sobie z atakami buntu, kiedy dziecko już podrośnie. A mimo to każdy, albo prawie każdy rodzic bez wahania powie, że to najpiękniejsze doświadczenie w życiu. Największa radość, szczęście. Dlaczego? Może więc starożytni prorocy mieli rację? Może przewaga chwil przyjemnych nad nieprzyjemnymi to też za mało, by mówić o szczęściu. Gdzie zatem jest to szczęście? Gdzie zatem jest to szczęście, które potrafi pokonać te codzienne troski, to codzienne martwienie się o życie i sprawy dnia powszedniego? Fryderyk Nietzsche, tak się złożyło, że był to syn luterańskiego pastora, powiedział takie ciekawe zdanie. Kto ma po co żyć, zniesie każdy jar. Można powiedzieć, że właśnie wychowywanie dziecka jest jednym z przykładów, że życie wypełnione sensem może być głęboko satysfakcjonujące, nawet jeśli w tym życiu nie brakuje trudności i stresu. I odwrotnie, gdy sensu brak, bywa drogą przez mękę, nawet kiedy jest pełne wygód i przyjemnych doznań. A więc słuchaj swojego głosu, to za mało, ponieważ czasem w życiu się możemy pomylić i nie wiedzieć, co nas w dłuższej perspektywie uszczęśliwia. Szukaj przyjemnych doznań. To też za mało, by czuć się szczęśliwymi. W zamian spróbujmy poszukać właśnie tego, co daje sens. Tego, co łączy też nas w
wszystkich, jako chrześcijan różnych wyznań, chrześcijan, ludzi, którzy są stworzeni przez tego samego Boga, tego, co łączy siostry i bracia w Jezusie Chrystusie, a co podpowiada nam sam Jezus, mówiąc w kazaniu na górze: szczęśliwi ubogiego ducha, bo ich jest Królestwo Nieba. Szczęśliwi, którzy płaczą, bo zostaną pocieszeni. Szczęśliwi łagodni, bo do nich należeć będzie ziemia. Szczęśliwi miłosierni, bo doświadczą miłosierdzia. Szczęśliwi czystego serca, bo oni zobaczą Boga. Szczęśliwi, którzy dążą do zgody, bo oni zostaną nazwani dziećmi Boga. Szczęśliwi, którzy dążą do zgody, bo zostaną nazwani dziećmi Boga. Te słowa stanowią jakby komentarz do wniosku, jaki też Jezus wysnuł w swoich słowach i na koniec tego fragmentu swego kazania, które czytaliśmy. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Poznajcie sens, poznajcie samych siebie, poznajmy siebie nawzajem w odniesieniu do Boga. A wtedy, jak odkryjemy sens, to odkryjemy głębię życia, odkryjemy szczęście i będziemy mogli żyć codziennie w przekonaniu, że kto ma po co żyć, zniesie każde jak. A każda trudność, która w życiu nas spotyka, w kontekście Bożej opatrzności, Bożego prowadzenia, będzie tym, co prowadzi nas w stronę Bożego Królestwa. Dlatego nie martwcie się o to, co będziecie jeść, co będziecie pić, czym się będziecie przyodziewać, jak mówi Jezus. Tego wszystkiego szukają ludzie tego świata. Szukajcie najpierw Bożego Królestwa i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie nam dodane. Szczęśliwi, którzy dążą do zgody, bo zostaną nazwani dziećmi Boga. Amen. Пастыри плачут, против Бога плачут, тут же. Тут на небе чудяча, разбитного бояча, а він стоїть трясеща, оце смутно пасеща. Пастыри плачут, против Бога плачут, тут же. Марія у мати прекрасно співає, і хор ангельський їй допомагає. Тут ангели чудяча, розденного бояча, а він стоїть п'ясеща, осем смутно пасеща, пастирі плачуть проти Бога, бачуть тут же. Тут ангели чудяча, розденного бояча, а він стоїть п'ясеща, осем смутно пасеща, пастирі плачуть проти Бога, бачуть тут же. Іосиф старенький, колише дитятко, лулай же, лулай, мале отрочатко. Тут ангели чудяча, розденного бояча, а він сої трясеща, осе смутно пасеща, пастирі плачуть проти Бога, бачуть тут же. Тут ангели чудяча, розденного бояча, а він сої трясеща, осе смутно пасеща, пастирі плачуть проти Бога, бачуть тут же. Wznieśmy nasze prośby do Boga, naszego Ojca, aby udzielił nam, swoim dzieciom, darów jedności i wzajemnej miłości.
ponad wszelkie granice ras i narodów. Boże, zjednocz nas. Powtarzamy, Boże, zjednocz nas. Mimo wszelkiej niewiedzy, uprzedzenia i niechęci, Boże, zjednocz nas. Mimo wszelkiej różnicy myślenia i odczuwania, Boże, zjednocz nas. Dla Twojej większej chwały, Boże, zjednocz nas. Dla zwycięstwa dobra i prawdy, Boże, zjednocz nas. Aby wkrótce nastała jedna owczarnia i jeden pasterz, Boże, zjednocz nas. Aby zapanował pokój na świecie, Boże, zjednocz nas. Boże Wszechmogący, zjednocz nas z wszystkimi braćmi, którzy są Tobie oddani, i zgromadź nas wszystkich w Królestwie Niebieskim przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Jako dzieci jednego Boga módlmy się wspólnie tak, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie rzuć nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Ty, który jesteś Bogiem jedynym, żywym i wiekuistym, Ojcze, Synu i Duchu Święty, wybacz i zgładź nasze podziały. Daj, abyśmy walczyli o odnalezienie jedności Twego ciała i nie pozwól, abyśmy mieli być jeszcze długo zgorszeniem ludzi patrzących na nas z zewnątrz i odepchniętych od Ciebie przez nasze rozłamy i przez naszą pychę. Udziel nam jedności i pokoju przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Moi kochani, mnie tu nie było przez 2 lata, ale to nie znaczy, że ja nie pamiętam obokówku. Związany jestem z tym miejscem w szczególny sposób, bo kiedy było otwarcie tego kościoła, ja miałem honor i zaszczyt być na tym otwarciu ze świętej pamięci moim arcybiskupem Jeremiaszem, z waszym kardynałem Burbynowiczem, księdzem biskupem anglickim Boguszkiem, który bardzo cenię, bardzo szanuję, bardzo lubię. Jest czas Bożego Narodzenia. Ktoś powiedział, że fajnie być prawosławnym, bo jak się zacznie w grudniu świętować, to się kończy w lutym. To może i tak, bo wy jesteście już po Bożym Narodzeniu, my jesteśmy w trakcie Bożego Narodzenia. Teraz w czwartek był 3 dzień Bożego Narodzenia. Wy jesteście po Nowym Roku, my jesteśmy przed Nowym Rokiem. Będziemy mieli Nowy Rok we wtorek. Dlatego jesteśmy młodsi od 2 tygodnie od nas. I na ręce waszego proboszcza, jak również na ręce księdza Marcina, dla ich wspólnot wiernych, przyjmijcie od naszej wspólnoty prawosławnej jak najlepsze życzenia błogosławionego tego nowego roku 2020. Niechaj w tym nowym roku nikogo z nas nie zabraknie, ani raz przybywa. Żeby każdy dzień był radosny. I jeśli się pojawią jakieś łzy w naszych oczach, to niech to będą łzy radości. Modlimy się w modlitwie chleba naszego daj nam dziś, aby tego chleba nikomu nie zabrakło. A jeśli nadmiar go mamy, żebyśmy się mogli godnie z innymi podzielić. Bez miłosierdzia nasza wiara jest martwa. Tam, gdzie miłosierdzie, tam jest Bóg. A największe miłosierdzie, które nam okazuje, to właśnie Bóg. I jeszcze raz długich, szczęśliwych lat Bożego błogosławieństwa dla was, dla waszych rodzin, dzieci, dla wszystkich, których kochacie, którzy was kochają. Niech ten rok 2020 będzie dla was błogosławionym rokiem. Wedle naszego wschodniego zwyczaju, jak się do przychodzi w goście, a my tak się czujemy tutaj, nie wolno przyjść bez prezentu. Naszym prezentem jest mnogaja i błagaja lita dla was wszystkich. Błagodarstwenno i mirne życia podasz Gospody nas tu jatego świętego chrama Sycho i wsi prychorzar świętego chrama Sycho i wsi srodnikom i sochrany na mnogaja
i błagaj Alita.
wszystkim dzięki zabiegom mieszkańców Łukówka. Proboszcz tylko przychyla się do oczekiwań. Bardzo było w tym roku właśnie wyczekiwane to spotkanie dzięki staraniom i pani Marianny, i pana Mieczysława, który zabiegał, dzwonił do duchownych naszych kościołów i dzięki paniom, które przygotowały ten posiłek. To jest wielka praca, bo od wtorku już od zebrania były plany. Można jeść, bo próbują już od wtorku, także jest wszystko sprawdzone i dzięki paniom, które się trudzą, to wszystko na stołach mieci możemy i szczególnie paniom bardzo serdecznie dziękujemy za przygotowanie tego posiłku.